Włóż fartuch. Kto to? On jest ze mną. Ale kto to jest? Powiedziałem, jest ze mną. A ty nie wkładasz? Gdzie ciało? Na górze. Masz 2 minuty. Może być za krótko. Z kart kredytowych wynika, że to Jennifer Wilson. Sprawdzamy adres. Nie leży tu długo. Znalazły ją dzieciaki. Zamknij się. Nic nie mówię. Myślisz, to mnie denerwuje. Leworęczna. Rache, po niemiecku zemsta. Rachel. Mokre. Suche. Mokre. Czyste. 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 Brudne. Nieszczęśliwa mężatka. 10-letni staż. Czyste. Brudne. Często zdejmowana. Niejednokrotnie zdradziła. Masz coś? Niewiele. To Niemka. Rache to po niemiecku zemsta. Kobieta chciała coś przekazać i dziękujemy za pomoc. Niemka? Skąd? Ale spoza miasta. Pogoda w kraju. Zamierzała zostać w Londynie na jedną noc i wrócić do Cardiff. To oczywiste. Oczywiste? A wiadomość? Co myślisz, Watsonie? O wiadomości? O zwłokach. Jesteś lekarzem. Mamy tu cały zespół. Z nimi nie pracuję. Dla ciebie łamię przepisy, bo mnie potrzebujesz. Faktycznie. Boże, dopomóż. Doktorze Watson? Proszę robić, co każe. Anderson, nie wpuszczaj nikogo. Co ja tu robię? Pomagasz mi. Mam dokładać się do czynszu. To większa frajda. Frajda? Ta kobieta nie żyje. Trafny wniosek. Liczyłem na głębszą analizę. Uduszenie. Zakrztusiła się wymiocinami. Nie wyczuwam alkoholu. Podejrzewam napad padaczki. Mogła zażyć narkotyki, czytasz gazety. Albo popełnić samobójstwo. Jako czwarta. 2 minuty minęły, mów. Ofiara nie miała 40 lat. Po stroju w odcieniu ostrego różu wnioskuję, że pracowała w mediach. Przyjechała do Londynu z Cardiff na jedną noc. Potwierdza to wielkość walizki. Walizki? Tak, od 10 lat nieszczęśliwie zamężna. Miała wielu kochanków. Ukrywała swój stan cywilny. Jeśli zmyślasz, jej obrączka ma co najmniej 10 lat. Pozostałą biżuterię czyściła regularnie. To świadczy o kondycji małżeństwa. Wewnętrzna strona obrączki jest bardziej błyszcząca. Musiała być często zdejmowana i w ten sposób polerowana. Nie do pracy. Kobieta ma delikatne dłonie. Dla kogo zdejmowała obrączkę? Dla licznych kochanków. Jeden szybko odkryłby jej stan cywilny. Więc miała wielu, to proste. Wspaniale. Przepraszam. Cardiff? To oczywiste. Nie dla mnie. Czy macie aż tak ograniczone umysły?
Jej płaszcz jest wilgotny, musiała iść w deszczu, tutaj nie padało. Spód kołnierza ma również mokry, osłaniał ją przed wiatrem. W lewej kieszeni tkwi suchy parasol. Wiał zbyt silny wiatr, żeby go użyć. Skoro zamierzała zostać na noc, przyjechała z daleka. Płaszcz nie wysechł, więc podróż trwała 2-3 godziny. Gdzie w tej odległości był ulewny deszcz i silny wiatr? W Cardiff. Doskonale. Mówisz na głos. Wybacz, zamknę się. Nie musisz. A dlaczego walizka? Właśnie, gdzie ona jest? W niej będzie telefon i notes. Sprawdź, kim jest Rachel. Pisała to imię? Nie złorzeczyła po niemiecku. Pasuje właśnie to słowo. Ale dlaczego pisała je umierając? Skąd wiesz, że miała walizkę? Z tyłu na prawej łydce i obcasie widać plamki błota. Prawą ręką ciągnęła walizkę na kółkach. Wielkość plam świadczy o małym rozmiarze. Kobieta dbała o wygląd. Walizka mieści rzeczy tylko na jedną noc. Co z nią zrobiliście? Nie było walizki. Powtórz to. Nie było żadnej walizki. Walizka. Czy ktoś w tym domu znalazł walizkę? Nie było żadnej walizki. Ofiary same zażywają truciznę. Dobrowolnie połykają pigułki. To oczywiste, nawet dla ciebie. Dziękuję. I co? To zabójstwo, czwarte z kolei. Nie znam szczegółów. Mamy seryjne morderstwa. Musi być seryjny morderca. Wspaniale. Ciekawie się zapowiada. Skąd takie przypuszczenie? A gdzie jest walizka? Przecież jej nie zjadła. Ktoś ją zabrał. Zabójca przywiózł tu ofiarę. Zapomniał o walizce w aucie. A może kobieta zostawiła ją w hotelu, nie pojechała tam. Spójrz na jej włosy. Kolor szminki pasuje do butów. Nie wyszłaby z hotelu potargana. O co chodzi? Seryjnego mordercę trudno schwytać. Muszą popełnić błąd. Nie możemy czekać. Odczekaliśmy swoje. Spójrz na nią. Houston, mamy błąd. Jedź do Cardiff. Sprawdź jej rodzinę i znajomych. Odszukaj Rachel. Ale jaki to błąd? Różowy.